No cześć, dzień dobry. Pogramy sobie dzisiaj chwilę, co wy na to? Jesteście ready, żeby coś podapierdzielać? Mam dzisiaj przygotowanych dla was kilka atrakcji. Może zaczniemy od początku. Więc zacząłem sobie respić Uber Eldera, bo akurat mi się jakąś godzinkę temu pojawił na Atlasie, a że trochę naszych patałachów oglądałem, to tak go sobie rozwijałem, że prawie go rozwinąłem. Więc zaczniemy sobie od Uber Eldera na początek. Później jakiś Shaper, to wiadomo, będziemy liczyć na jakiś fajny drop i z tego, i z tego. Następnie pani Alva, w której mamy trzeci level Apex of Ascension, czyli Sacrifice Unique Item. Będziemy liczyć, wkładać oczywiście jakiś pasek i liczyć na to, że spadnie nam Leather Bell, czyli dosłownie Headhunter, na którym zarobimy sporo hajsu. Następnie Locus of Corruption, czyli pierwszy w tej lidze po ponad 2 tygodniach oczekiwania. No i wrzucimy sobie Vale Regalie. Chyba, nie wiem, zobaczymy. Więc będzie, mam nadzieję, no nie pożegnanie z klatą, może jakiś podwójny korabt, może białe sokety, też by było całkiem nieźle. Oczywiście, jeżeli się spali, no to trzeba będzie kombinować coś, żeby zastąpić tę zbroję jakąś nową zbroją. A więc będzie w razie co linkowanie, bo tam z 10 Exalted Orbów jeszcze jest. A może polatam jakieś tule po amulet Pandemoniusa, zobaczymy. Dzisiaj kilka razy przebiegłem, ale niestety profitu się nie zrobiło. Jak i otworzymy sobie kartę na Nemesis item, więc później na koniec kopalnia, może jakieś bestie, bo też tam troszkę ich połapałem. No i witamy się, Norbert Cycli, Commander Krzysiu, drugi Krzysiu, Michał, całej rączki, siema. Cyniks, Juvero, Bany, Szymonu, Bulu, Kornotos, halo, Shen, Logos, Adam, siemaneczko, cześć Zielony Gremlinie, witam. Polacki wygrali, tak, właśnie czekałem, aż się mecz skończy, tak to telewizor by mi tam gdzieś w tle szumił. Więc zaczynamy sobie od trespienia Uber Eldera. Phoenix, cyk, tak, na szybko, jeden bolec w pierdolec. Goatmany, spoko, może być. No, wczoraj z Uber Eldera spadła klata, Jewela nie było, więc może dzisiaj się to odwróci i może dzisiaj jakiś fajny Jewelek dropnie. Cześć Gregu, witam, witam. I wynik 2-0. Cześć Szymonu. Cześć wujek, siema. Cześć Rudw. Plackosz, siemanko. Dobry. Co za nowy build planuję? Będzie to ten Mjolnir. Będziemy trzaskać Mjolnirka. To muszę jeszcze rozpisać gemy. Może zrobimy to z rana i z rana zaczniemy sobie levelować. Jeszcze Zana na 16. Holy moly. Widzę, z grubej rury zaczynamy. Może być. Co my tu mamy za misję? Divination Card na Spider Foreście. Pomimo tego, że jest niebieska, jakaś szansa tam na doktora jest. Evasion Boss, Labyrinth, Breach, Find Item. Spider Forest. Tak jest. Find a Divination Card. Jeszcze dropnął doktor. Cóż by to była za historia? Tak puchlałem, że zapomniałem, bo tu... Co, meczu, zapomniałeś? Mnie to zdenerwowało, jedna rzecz dzisiaj. Niby tak zachwalali, że o, od 18. A, karta już spadła, spoko. A, tak zachwalali, że o, od 18 studia, to myślałem, że mecz będzie ogólnie tak koło 18, 18:30. Bez lagów. Offstreamowo nie miałem żadnych lagów, a teraz na streamie znowu się one pojawiają. Mam nadzieję, że to przejściowe, chwilowe. A oni jeszcze sobie jakiś serial dali w międzyczasie. Mecz się zaczął o godzinie 9. No, masakra jakaś totalna. Cześć Wirtu, cześć Fijak, siemanko. Będzie to Mjolnir Sasuke na Shocknowie i Discharge'u. Na jakiejś zbroi sześciolinkowej. Na Vol's Devotion, tym amuleciku z Shadowa. Drzewko teoretycznie już mam zrobione. Tutaj dostałem sugestię od jednego z widzów, trochę ją tam poprawiłem. Trochę żeśmy ją tam przerobili. Dobra, zbieramy od razu. Trochę ją przerobiliśmy, wystarczy jeszcze dopisać gemy, które tam będę chciał używać. Kombosy, nie kombosy. I myślę jutro, maksymalnie pojutrze, ten nowy bolidzik wjedzie na rejon.
Oj, nie zdążę chyba po drugiego polecieć, co? Chyba nie. Może być ciężko. Jep, chodźcie, wyjdziemy. Tyk. Dobra, mam zrobić 3 misje uznane z zaliczeniem, to się open door'owy, jak mi się tylko sobie pierową mapę respią. Ale... nie rozumiem. Chcesz 8 fragment zebrać? Memory fragment oznany, czy jak? Cześć fijakowy, siemano. Bo już myślałem, że zaczniesz od tekstu, kto najebany. O, syndykacik. Spoko, nie ma problemu. Panie syndykat. Ja bardzo chętnie z tobą powalczę. Naprawdę Hilok usunięty z syndykatu na 3 tych gwiazdkach? No co wy? A, mamy Kasię, mamy Katarzynę jeszcze dzisiaj. Ja zapomniałem, pobiegałem trochę sobie mapeczki. Kilka razy ten syndykat udało się zrespić. A, i Kasia się pojawiła, bo jak wiecie, Expo Masterów zostało zwiększone, czyli o ciupinkę zwiększone. Jest go i mu więcej. Ale remove from the syndykat. Nie, nie chcecie wyrzucać syndykatu, przyjacielu. Nie ma sensu. Ale nie rozumiem, o co chodzi. Czy zrobić trzecią misję uznany z zaliczeniem mapy T8 Elderowej? Znaczy się, musisz rozprzestrzeniać Eldera, aż najedzie ci na jakąś mapkę tier 8. Zrobić shaperową, wtedy ona się zrobi Elderowa i wtedy będziesz mógł ją zrobić, tak? O to chodzi? Nie sprecyzowałeś do końca pytania, więc ciężko jest mi pomóc. Albo to ta gorączka, nie wiem. Mogę nie ogarniać. Do końca. Kiedy w końcu jakieś wysiadki? No jak kiedy? Na Uber Elderze. W gruncie rzeczy, wiecie, mam 40% i... nie wiem, czy nie dobić sobie levelu na kopalni. Znaczy się guardianów tam pozabijać, bo to bez problemu padną. A nie powinienem w żadnym stopniu umierać. Zobaczyć, ile mi tam do tego levelu zostanie. A następnie może w tej kopalni jednak trochę pobiegać. Bo szkoda tego expa, już tyle kurczę udało się wbić. Wagan plus 1 rank. Kameria plus 1 rank. Pitora. Da pierdla. Dawaj tam expo, roda pimpo. Ząb, cześć Patos, siemanko. Ząb przestał boleć, ale wjechała gorączka na rejony. W okolicach pod 39. 8,5, 8,7. Ale pospałem trochę, więc teraz trzeba troszeczkę się zmęczyć. Nie ma to jak się męczyć perfidnie przy streamie, co nie? Cześć mycia, siemanko. Witam. Więc może uda się ten level dobić. Zobaczymy, ile w kopalni wejdzie, bo mam przygotowane tam ze 33 tysiące paliwa. Masakra. Masakra, stacie grypy jak pojebany. A to święta, nie? Czekaj, to Wielkanoc teraz. To fijak pod te święta trzeba również się napić. No jak to tak? Ty się nie napijesz? Hybryda. Hybryda Energy Shieldu zostawiam. Przyda mi się pod syntezę. Jak najbardziej. Porobiłem dzisiaj porządki w staszu, porozpierdzielałem wszystkie itemy w piździec. I od nowa sobie wszystko będę zbierał, by the way. Dobra, zdech. Nie gram w inne gierki. Aktualnie nope. Tylko Pawo w Exile. Nie mam czasu na inne gierki. Jeżeli POE pochłania mi 18 godzin dziennie gry, to ciężko. Cześć Hiszpan, siemano. Co dam za kolak? Fija, ktoś jakiś bank musiał okraść. Skąd ty na tyle wody fundusze pan bierzesz? Ukrot pewno. Pewno ukrot. Znaczy wiecie co, może umówmy się tak, do momentu aż nie zginę, to będziemy zwracać uwagę na ten level, a jeżeli chociaż jedna dętka się pojawi, to wywalone.
Oj, tak, już ten level można powiedzieć, że na tym 93. Znaczy ta postać na levelu 93 jest skończona. I więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Wielkanoc, no to pod te święta się napić można, co nie można? Panie, miesiąc przed świętami, miesiąc po świętach. To fijaka nie znasz? Kurwa. Nigdy na czacie, na streamie u mnie nie był, jak fijak był. Ja ogoliłem się na łyso, żeby zakol nie było widać. Kurczę, ty to jednak jesteś pomysłowy. Jednak jesteś pomysłowy, widzisz Hiszpana? Dobra, cofniemy się do miasta, bo za dużo tych itemów. Panie K, cześć Artur. Siema bracia. Cześć Salony Kuliku. Cześć Kiosi, witam. Witam. To synteza, to też. Hybryda Life Energy Shieldu tiera drugiego? A zostawię. Może się przydadzą rękawiczki. Dobra, czekajcie, to do syntezy. A wiecie, jak wyodrębniam sobie lepsze itemy? Mianowicie mam publik ustawiony staż na sel i wystawiam sobie te itemy, które mają tam jakieś role. Czy to podwójne korapty i zwracam uwagę na to, czy ludzie pytają się o te itemy. Jeżeli ktoś się o dany item zapyta, no to wtedy ja sobie go tam przez makro sprawdzam. Cześć Jotank, siemanko. Dzień dobry. Cyk, pyk. Pyk. Dobra, rank trzeci, projectile modifiers jest. Unveil, ojojoj, nie unveil, tylko sell. Dobra. Zioła dobrego nigdy nie odmawiam. Za dobre zioło ciężko trafić. To co gdzieś tam na osiedlu czymś handlują, to łociepanie. Szkoda tykać. Dobra, wracamy. Dobra, itemki do syntezy się pozbieramy. Nie wiem, z Apexa, ale wróciłem do POE. Nie, Apex mi w ogóle nie podszedł. Nie wiem, jakoś nie miałem parcia na niego. Zrobiłem kilka gier jak tam z jakimiś randomami. Ale nie przypadł mi do gustu. Właśnie dropu Exalta na mojej mapie, no widzisz. Tego zawsze się powtarza, że to nie ma znaczenia, czy mapa jest biała, żółta, czy niebieska po prostu. Gra bez farta, uja jest warta. Nie wiem, jeszcze z one-shotu jest ziomek. To spokojnie, już niedługo na koty aż tak często nie będziecie musieli patrzeć. Jak się nowy bolid zrobi, to będziemy ten drugi maksować, prawda? A ten będzie mi służył tylko do zabijania bossów. No i czasem, aby kopalnie sobie pobiegać. Zobaczymy. Ciężko, no ciężko. Szczególnie, że kilka lat się już w jedną gierkę gra. Jak te fusy nie wchodzą tak przez dwa dni ostrej farmy w tulmapek, waldery, dosłownie nic się grać odechciewa. Oj tam pierniczysz. Trzeba być odpornym na takie rzeczy. Lightning to spells, mana regen, trap and mind damage. Trzeba być cierpliwym, a itemy same przyjdą. I drop. Call to spells, crit chance for spells. Nie ma prefiksu, więc spell damage'u nie dokraftuje śmieć. Śmieci.
Śmieci, śmieci. Fragment, to też krab. I został mi Mirotaur. Mirotaur, ale na Skryptorium mamy Strongholda, więc polecimy sobie pierw Skryptorium. Dziesiątkę, o ile mam. Mam, dobra. Bo tu też jest szansa na jakiś League Specific Item. Więc zanim Guardian, to Skryptorium. Cześć Razor, cześć Angel, siemanko. Cześć Smuciak, siemano. O, jest cała ekipa. Sevinsa brakuje. Jest Smuciak, jest Fijak. Oj, Bolo jeszcze brakuje. Ale w ciągu dwóch dni zarobię 18 eksów, tylko jeden kaosów. No widzisz, to jesteś Janusz biznesu. Wystarczy tak naprawdę pograć aktywnie, a te itemy, wszystko samo to przychodzi. Jeżeli grasz oczywiście jednym buildem, bo jeśli co 2-3 dni Smuciak, tak Artur, jest Smuciak. Jeżeli plus minus co 2-3 dni zmieniasz build, to te exalty nawet nie wiesz kiedy i schodzą. Ja też, dzisiaj wrzucimy sobie tę klatę w altar, jeżeli nam pufnie klata albo się popsuje, ze 6-linka nic nie zostanie. 6-linka nic nam nie zostanie, no to Houston mamy problem, bo trzeba będzie iść kupić nową klatę, następnie ją zlinkować, a nigdy nie wiesz ile fusingów ci klata wpierdzieli, nie? Może ci zażreć 10, a może równie dobrze ci z 1500 wpierniczyć. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i że albo nic się z moją klatą nie stanie, albo jakieś dwa korapty dostaniemy, zajebiste. Na to będziemy liczyć. Smuciak Artur cię polubił, by the way. Nie wiem, czy to przez nick, czy co, ale cię lubi. Dobra, jest bosik. Dobra, jest Saper. Poet Pen. O kurde, to niezły Poet Penik. Szkoda, że on już nie działa tak jak powinien działać. Tak, 10C za poetspena. Dobra, wychodzimy. Nic nam się tutaj złego nie stało. A jeszcze na szrajnie mamy Strongholda, tylko że ja nie mam szrajna mapki. Z wzajemnością, no homo. Na Wall Strike, tak Pawle, jest to jeden z nielicznych mele buildów, które są coś warte zagrania w mecie, w momencie gdy przeważa jednak meta casterów. Dzisiaj komuś Redgara ten bolidzik powiedział, na ten zasugerowałem, jeśli chodzi o bolidy mele. Chyba kolega się tam zdecydował, żeby go robić, poprzeglądał sobie internety, znalazł coś i zaczął, bądź zacznie niedługo levelować. O, mamy Shrine'a? Nie mamy Shrine'a. Fuck. No to idziemy Minotaura i respimy Uberkę. Ale Reflect, Extra Cold Damage, easy. To się zmieniło w Poet Spenach. W sumie do końca nawet nie wiem. Mało mnie to interesowało, bo nigdy pod poetspeny nie grałem. Ale jakaś adnotacja była co do poetspenów, że one triggerują socketed spell nie na ataku, znaczy na ataku, ale z tej broni. Czyli nie możesz. Wcześniej było tak, że jakiegokolwiek ataku użyłeś i został triggerowany spell, który miałeś w poetspenach wrzucony. A teraz jest tak, że musisz z tej broni zaatakować jakimś atakiem. Więc możesz mieć imo
PowerPena wrzucone tam jakieś frenzy, GMP i nie wiem, power charge on crit chociażby, a w drugim PowerPenie mieć atakujący zestaw. Ale zawsze te dwa czy trzy sokety tracisz. Chyba o to chodzi. No, wcześniej było tak, że na jakimkolwiek ataku brało i kastowało ci sokety spele. Teraz jest troszeczkę inaczej. Ech. Cześć piekar, siema mordo. Tak szybko są nerfione. No ja wieloma koncepcjami Grego również nie zagrałem. W swojej tam karierze, ile można to jakoś w jakiś sposób nazwać karierą, nie pograłem. Bo to mi się nie podobało, to było słabe. A to było za mocne, ja też jakimiś takimi zajebiście strong buildami grać nie lubię. Nie lubię ogólnie, jak mi wszystko z łatwością przychodzi. A w tej lidze zdecydowałem się właśnie taki bolid zrobić. Nie mam jeszcze puzli wszystkich. Dobra, można wleźć po puzzle. Bo gra się wtedy bardzo szybko nudzi. Dobra, itemów nie zbieram. Te itemy i tak powypadają, prawda? Raczej nie inaczej. Dobra, zamykaj się. tak, tylko musisz mieć to w PowerPenie. Cześć, zawada się, manko. Zaczynam cię denerwować dropem? Ja swoim dropem? Panie, ja od kilku dni Exalta nie widziałem. Halo, policja. Ja cię zaczynam dropem denerwować. Tyś chyba z konia spadł. Jak mi tu nic nie leci. Wczoraj tyle co Void Battery poleciało. Klata, to było wczoraj czy przedwczoraj? No nieważne. Klata z Uber Eldera, jakiś dżewel z Uber Eldera, który się sprzedał za 3,5 Exalta, flaszka z Shapera, to są dropy, z gówno, a nie dropy tam. Dropy lecą z mapy, a nie z bossów. Z bossa to jest zwykły fart. Bo równie dobrze ty możesz iść na bossa i dropnąć Watchersaya na przykład z Uber Eldera z trzema modami do Anger, do Dyscypliny, do Clarity, do Wrata, do Clarity. A tak z map, że stricte z map, to mi tam guzik leci. Zaraz zobaczę sobie tego PM-a. Dobiegnę do Mirosława. Gdyby jeszcze mapy jakoś spadały, to by się tam człowiek cieszył. O, a propos map. No, jakby jeszcze tak mirory spadały, to by się człowiek cieszył. O, na mapy to działa, na mirory już nie, ale bullshit. Tak nie powinno być. Na tworzenie imprintów bestiary, bo chcę z tego robić rare z jednym modem. Ale zara. Tak samo jak Eternal Orb. Zaraz zapytaj, on mi coś pierdolił. Ostatnio. Cześć Szymonie, siemanko. Będzie mam moby na hita, bo to już jest endgame build. Ja na niego wydałem tyle Exalted Orbów, że ty się w tej lidze tyle nie dorobisz. Taka kolej rzeczy, wiesz? Jak wystarczająco dużo Exaltów w build wsadzisz, to build jest wtedy dobry, tak? Dobra, Mirosław ginie. O ty kur... Ła, no i perfidnie stanąłem w tym, w Lightningu. Dobra, nie wbijamy levelu w takim razie. Edofen zaraz zaczyna dwa razy Exalt. No i widzisz, gratulacje. Mi się nigdy nie udało podwójnego Exalted Orba wyciągnąć z labów, a przebiegłem ich, uwierz mi, od cholery. Czyli level mamy, moi drodzy, już dzisiaj z... Wow. On się schował? Ta. Level mamy już dzisiaj z bańki. Rozbijać go nie będziemy.
Ale to nieważne. Jutro, maksymalnie pojutrze nowy bolid, więc whatever. Coś sobie tam od zera będziemy levelować. Endgame build, endgame skill. To też. Ogólnie taki to typowy endgame. No ale widzisz, kolega się zastanawia, czemu ja wszystko składam na szczała. Jakby wrzucił w build 20, czy ze 25 do 30 Exalted Orbów, to też by składał wszystko na szczała. Nieważne, czy byłby to skill melee, czy kasterski, czy totemy, czy miny, trapy, whatever. Bo i tak by pizgał. Dobra, powinniśmy zrespić Uberkę już. Tak jest, Uberka się zrespiła. Tu mamy Zankę, tu mamy Alwę, ale kurczę, no. Alwę to już mam, Alwę będę chciał troszkę później zrobić. Jakiś nadal działa, jak mam Warmoze Frenzy, to stakuję nadal skille, to chujwie co się zmieni, akurat mam dwa bolidy na standardzie z petspenami, a cały czas ci je stakuje, czy musisz odczekać chwilę? Coś z tymi petspenami było nie tak. Cześć Magik, witam. Nie ma żadnego Magika? Kornotos pod tobą właśnie się przywitał. Jest Magik. To nie wiem, Giwa. To nie wiem, by trzeba było patchnoty wziąć i... No. Trzeba było w patchnotach luknąć. Co, jak, gdzie, po co i dlaczego. Dobra, chodź tu Mirotaur. Elemental Reflect, Temporal Chain, E65 Quality, Quantity tu mało. 58, 52, kurwa więcej. Dobra, idziemy na minus resy. Exile, czekajcie, po fajkę sobie tylko skoczę. Kasuję cały czas, ale wolniej. No, to taka jest różnica, że wtedy cały czas kastowałeś, a teraz jest to jakiś sposób spowolniony, jest tak zwany delay. Cześć Mango zjebie. A może, powiedz peny nie triggerują już jednocześnie, tylko albo jeden, albo drugi. A, taka jest różnica. Dobra, jestem z powrotem. Magika, informatyka lepszego ode mnie, czyli ciężka głowa. Oj, nie wiem, czy o tej godzinie jakichś informatyków jeszcze na czacie spotkasz. Ale może ktoś, coś. Bo tutaj utalentowani ludzie, to prawie wszyscy. Wszystkie osoby na streamie są w czymś dobrzy. Na przykład Fijak jest specem od picia wódki. Długoterminowo, oczywiście. W sumie tak samo jakiś smuciak. O co chodzi? To już się cykli musicie dogadać, chłopy. To już się musicie dogadać, bo ja też nie wiem, w czym tkwi problem. Bądź mną, kup Belly of the Beast 3PX-a, wszystko fajnie, bro, ona ma sokety jak do mojego miecza, a nie zbroi. Ale to nie ma różnicy, myślę, wiesz? Znaczy, to zależy, co jest twoją bronią. A czy broń w sobie ma coś specyficznego, na przykład Attack with this weapon, że ataki z twoją bronią mają jakiś profit, albo coś. Bo tak, jeżeli używasz dwóch sześciolinków, to nie jest ważne, w którym będziesz miał jeden, a w którym drugi atak. Myślę, że bez różnicy. Na przykład, no tak, tylko... No super, Vaziri Disfavor masz plus 2, tu Socketed Support Gems. Tylko to aż tak dużo etol nie daje.
jest kwestia może, nie wiem, jeżeli wyciągasz na bolidzie z 250 tysięcy DPS-u, to wsadzając tam gemy supportowe, masz może ze, nie wiem, 20 tysięcy więcej? Nie jest jakoś bardzo dużo. Jeżeli Agility z Favora grałoby się ze spellami, no to ja pierniczę. Inna baja. No ale dwuręczna broń i spell to tak słabe chyba połączenie, nieprawdaż? Kupię Exa. A może ci nawet sprzedam? Za 115. No dzisiaj tak sprzedawałem Exalte torby. Cześć Rudy Kakami, witam serdecznie. Dziękuję za trzeci miesiąc wsparcia. Dzisiaj zauważyłem, że tutaj Meszu become sponsor. Ała. Tak, Meszeł sponsor. I Kagami również. Więc witam, siemanko. Dziękuję za wsparcie, Rudy Kagami. 3 miesiące z rzędu. Dzikus z ciebie. Cześć Tomku, siemanko. Zwróci się z ciszy, jak przynajmniej. No normalne, że jak byłem w syntezie na mapie, spadł mi Exalt i został wchłonięty przez zapadający się świat, nie dostałem go po wyjściu ze strefy. A kiedy to było? Po mapie. Mój hideout. Bo jeżeli przed tym patchem, który to naprawiał, to jest to możliwe. Jeżeli jakoś ostatnio, to jakiś bug. Bo powinien ci on wylecieć normalnie. Nawet jeżeli nie miałeś miejsca w inwentory. Teraz już czekam. No dobra. Bo ja nic nie wiem. No a jak? A jak? Od tego jest dzwonek, kurka wodna. Na YouTubach, żeby ci przychodziło tak zwane powiadomienie. Januszu, ty jeden. Nie. Chowamy się. Dobra, easy. O, siema NZR, siemanko. Ten to już lecę z 5. Cześć Kros, siemanko. Witam serdecznie. O, chcieliście informatyka, to macie. Kros się pojawił. Kros na czacie. Krapik. U, 42 Lightning Resa. To zostawimy sobie na kawiczkach. A reszta do Żyda. Ktoś 2 dni temu, to musiałeś trafić na jakiegoś buga stricte. Bo normalnie ja to też sprawdzałem, że jeżeli jesteś full, to i tak te itemy po wchłonięciu cię strefy wylatują. All that fucking time. A założycie się, że teraz Matiemu sprzedam Exalte torba i on za 15 minut linknie go na gilczacie, jakby mu spadł? Easy 1 Shexa? Co to jest? Light of Lunaris. Call damage to spells, crit chance for spells. A, 516% energy shieldu, gdzie ogólnie ma 148, ale gówno. Increase crit multiplier per one chance to block attacks. Crit multi if you deal the non-crit strike recently. To nie zła ta tarcza. No naprawdę dżemuś tyle warta? Wow. Ja serio wszystkie będzie jaksów chcę polecić. Nie no. Ja się śmieję, stary. Kręcę sobie bekę. Synteza tutaj. Ja się śmieję. To już jest wedle tam swojego uznania. Jeżeli kręci cię to, że codziennie mimo
Niby spada ci ten Exalt i linkujesz go na gildi i cieszysz się z tego, że ktoś ci gzy napisze, to spoko, nie? Mnie to tam nie rusza. Mnie to nie rusza. Cześć Nomad, siemanko. Cześć Michale, witam. Cześć, cześć. No, minus stresy szybsze. Lubi. Jak ktoś mnie nauczy flippingu, to pomogę ze strefą IT. Ze sferą IT. A to Mystika chyba nie było dzisiaj na czacie. Cześć Julku Byku, siemanko. Już we wtorek, tak, a ja muszę podłączyć PS4. Muszę podłączyć PS4, bo na razie leży sobie, taka biedna, niepodłączona. Ale trzeba będzie to zrobić, więc w razie co we wtorek, a wieczorne, znaczy nie wiem o której wystartuje tam POE na PS4, mam nadzieję, że jakoś wieczorem. Wieczornej transmisji na PC-cie nie będzie na tym kanale, ale będzie transmisja z PS4 na tym kanale. I coś tam sobie ponapierniczamy. Aż boję się gry na padzie, serio. Tak dawno w nic na padzie nie grałem, że to może być parodia. Wii challenge complete! Shantytown Memory! Udało się go znaleźć! No mamy już, moi drodzy, challenge 19, czyli prawie w połowie drogi jesteśmy. O, w sumie to już ponad połowie drogi do skrzydełek, bo skrzydełka są za 36 challenge wykonanych. I jeszcze paliwo nam się tutaj trafiło. Holy moly. I będzie biegane w kopalni. 1500. Fuck. Nice. Nie, jestem ham, paliwo zbieram sam. To oznacza dodge spell attack. Masz szansę na zdodżowanie spela ogólnie. Spell ataku, czyli spela ogólnie. Jak coś cię walnie ze spela, na przykład ja cię zaatakuję Flame Blastem, to ty możesz go zdodżować. Czyli tak jakby skill cię trafi, ale nie otrzymasz z tego tytułu żadnych obrażeń. To ja dwa paliwa zjadłem, to jeszcze jedno gdzieś tam leży. Błąd siadł. Pokaż, coś ty tu zrobił. Ulala. Ulala. Szkoda, że ten kryt multi, a nie coś innego, ale ogólnie GG. GG, łącz za kilkanaście nawet Exalted Orbów, jak go dobrze skraftuje z multimodem. Kozak. Graty Dave'u. No, już 3 miesiące Kagami. Jak ten czas szybko leci. Masakra. Ujujuj. No, uciekaj ziomeczku. I cyk. Dobra, drugi z czterech bossów zabici. Wydałem Vedo na build, plus minus 25 Exalted Orbów. A oczywiście wersja CI, bo jeżeli jak grałem jeszcze wersją live, to w build zainwestowałem około 10, 15 maksymalnie.
Ogólnie wersja live jest prostsza, ale gorzej się zabija endgame bossy tak zwane. No to ja miewałem z nimi problemy. Serio? Muszę na sam początek zapieprzać po trzecie paliwo, bo ono będzie tu? No bez kapy, naprawdę? Mi się nie chce w to wierzyć. A, no proszę bardzo, jak to jeszcze stworki są. Dobra, zrobione. Z trejdu, z dropu bossów, z farmy bossów. Na przykład na początku latało się Adziri. Jak podropiły item, znaczy te fragmenty na Uber Adziri, to szło się na Uber Adziri, gdzie albo kupowało się set, gdzie bardzo często dropiły maski. A maski były pożądane na początku gry, a mało kto latał Uber Adziri. Więc kupując set za 30 do 40, no za 30, tam 35 chaosów, dropiąc maskę z dobrym rolem, miałeś 50% profitu, bo maska sprzedawała się za 80. Tu dropnął Exalt, tu się coś połączyło fusingami. Ja na przykład na razie nie korzystam z sextantów, a jeden taki sextant, biegając żółte mapy, kosztuje, już ci mówię, no 2-2,5 chaosa za sztukę, tak, plus minus 2,5 chaosa za sztukę, więc z 40 fragmentów już mam 100 chaosów. Tak samo z czerwonymi sextantami. Jakaś przepowiednia weszła, coś. No czerwone są po 2,5. Czyli są jakby w takiej samej cenie co rare, ale rare częściej się sprzedają. Więc już mam 200 chaosów, czy jakieś dwa exalte torby dodatkowe. Tutaj mówię, z bossa, z Uber Eldera coś spadnie, z Eldera. Tutaj z Alwy się coś podropi, tu w kopalni coś wyleci. Tak jakoś małymi kroczkami do przodu. Hydra. Hyderka, gdzie jesteś, Hyderka? No, w grze trzeba mieć jednak farta. Gra bez farta, UI jest warta. To też nie jest mój pierwszy build, więc to był drugi build. Na jeden trzeba było jakoś tam od zera zarabiać. No, blisko Artur, ale to jeszcze nie to. Pierwszym buildem dość sporo farmiliśmy. Build był bardzo szybki. Później sprzedałem ten pierwszy build. To z tego też jakieś tam profity miałem. Itemy kupowałem taniej, a sprzedawałem drożej. Bo akurat w danym momencie item zyskiwał na wartości. Na początku ligi wszystko było tańsze, inne ratia były, Exalt Chaos. Polish Shakespeare, coś w tym jest. Słuchaj, gdyby człowiek nie streamował, to miałby jeszcze więcej Exalted Torbów. Bo by nie musiał wielu rzeczy tłumaczyć, a tylko sobie biegać mapeczki. Przez cały czas i nie zmieniać buildu, żeby ten strumyk nie był w pewnym sensie monotonny. Tylko zrobił sobie dwa buildy na ligę, wrzucił w nie 100-200 Exalted Torbów i wywalone miał, prawda? Buu, cześć Rudy. Oni Shredgara z tą ilością buildów? W żadnym stopniu my się nie ścigamy o to, kto zrobi więcej. Redgar, tak jak sam dzisiaj wspomniał na streamie, robi buildy, gdzie gra się jedną ręką. Tylko no... nie wiem, czy Redgar podchodził kiedykolwiek na przykład do Uber Eldera. Nie wiem. Bo też od jakiegoś czasu dopiero zaczął prowadzić transmisję na żywo. Dobra, tu klocka nie zbieram, chociaż... weźmy go. Mamy długiego. Klocka oczywiście. Żeby nie było.
15 volt pobiegłeś żadnej karty. Dlatego ja się nie skupiam nawet na tym, aby latać jedną mapę w kółko. Jeszcze mnie nie poebało. Miałem już taki epizod w POE, że biegałem Burial Chambery czy Spider Foresty 15 godzin dziennie. Panie, to bardziej ci ryje banie niż kobieta, która stoi i pieprzy. Wynieś śmieci, pozmywaj, zrób pranie, zrób mi coś do jedzenia. Kurwa. Jest jeszcze gorsze. Cześć Lexi. Sexy Lexi, how you doing, lady? Cześć Spider, witam kulturalnego widza. Dzień dobry. Znaczy pracujący to pooglądam w tle. No tak jak ja zazwyczaj robię. Coś tam na drugim monitorze sobie leci. No dzisiaj kilka atrakcji jest przygotowanych na stream. Zaczynamy od Uber Eldera, a skończymy na wymianie kart, na Alwie, no i na bosie z syndykatu. Pierwszy raz będę podchodził do niego. W tej lidze oczywiście. Cześć Jaromir, siemanko. Ja wiesz co, Wayne, ja jestem w stanie robić buildy co dwa dni. I'm okay, you? I'm ill right now, but everything is going to be good. So, thank you. Domsa, jak wreszcie build, który wali się T11 bez niczego. No, to jest jeden z mocniejszych melasów w chwili obecnej. Cześć Pieniek, siemanko. Dzięki wielkie za suba. Dzięki Sallach za suba. Witam, cześć. Jeżeli rozumiesz w języku polskim, to dzień dobry. Ja, tego strzała się nie boimy. Dzięki wielkie za suba. Co to się dzieje? Kurwa. Nowe osoby na kanale, Pokchamp. Dzięki również Norbercie za suba. Siemaneczko, cześć. Tak myślałem, wiecie co, czat, czy by dzisiaj nie pobawić się jeszcze trochę w pobie, tam gemów nie podorzucać. Śmieć. Czy by gemów sobie nie podorzucać? I jutro rozpocząć nowy bolid. Ale to wyjdzie w praniu, może jutro od rana trochę posiedzimy nad nowym bolidem. Jutro z rana posiedzimy nad nowym bolidem, no i zaczniemy go jakoś w okolicach 10, 11. Weźmiemy, pożyjemy, zobaczymy. Dzięki Michale również za suba. Siemanko. A mi się w Late Flurry udał, bo skipuje fazy na Shaperze i Yaziri. Easy game, tak? Easy game. No, lekko przerobię tego Tornado Shota, żeby fragmenty dropić. Znaczy, wiesz co, mnie kiedyś Magic Fant jarał. Jak był jeszcze Game Quantity, jak nie było blisko. Jak były legacy itemy i ogólnie na itemach można było quantity i rarity wyrolować. Może ja wam coś pokażę. Zaloguję się na standard, na sekundkę, bo mam tutaj jeszcze postać. To jest chyba ten witch. Gdzie drzewka nie mam, ale mam itemy pod Magic Finder. Pokażę wam, jak to kiedyś wyglądało. To jest ta postać? Nie, to nie jest ta postać. Dzięki równie Marcinie za suba, siemanko. Tyle tych postaci jest, że to ma głowa. To chyba ten Sion. No game, no life. No zabij sobie mele czy caster. Cast on crit. Na Mjolnirze. Spokojnie, co jestem, to mogę pozwolić. Nie, prozor, ja sobie kupię w razie co. Posiedzę z rana, szybko się kupuje takie itemy. Tak, to jest ta postać. Ona nie ma drzewka. Jeszcze jakieś stara mapa Waterways. Tier 13. No ale latałem sobie tutaj. Gdzieś game quantity podziałem. Albo tutaj go nie miałem. O, patrzcie, czapka. 20 quantity, 35 rarity. O, plus życie. Dalej, no klata to wiadomo, pod rarity quantity. Amulecik quantity rarity. Ring rarity quantity. Wszystko rarity quantity. Wtedy jak się szło na jakiegoś bossa,
czy gdziekolwiek, na jakąkolwiek mapę, to był taki rozpierdziel, że to mała bania. Wódki Rarity, Quantity, takie itemy teraz z Quantity. Czekajcie, tak sprawdzę tylko z ciekawości. Quantity minimum 15 damy i sprawdzimy sobie ligę standardową. Dobra, ojoj, na lidze to wiem, że takich, takich klapatajów to nie ma. No zobaczymy na standardzie. 8,20 z samymi quantity modem. 27, 30, 40, 70, 100 Exalted Orbów. Ej, ten power 4 w sumie był. Dobra, nieważne. Pod pod Assassina. Pod Assassina, Gregu. Jakieś porady dla duelistów. Dopiero zaczynam od 46 duelistą. Znaczy, wiesz co? Tutaj postać ma akurat najmniejsze znaczenie. Tutaj liczy się to, pod jaki gem ty wcześniej budujesz swoją postać. Bo duelistą możesz grać na wiele różnych sposobów. Możesz grać z jednoręcznymi broniami, z dwuręczną bronią. Możesz bazować na liczu, możesz grać pod kryty, możesz grać non-kryt. Tutaj w Pawów Exile jest tak, jest zupełnie inaczej niż w innych grach. Tutaj postacie jest wspólne drzewko do wszystkich postaci, widzisz? I ja sobie przechodzę na przykład. Zacząłem Shadowem, przeszedłem sobie przez Witcha, aż dotarłem do drzewka Templara. I tak jakby z góry musisz już założyć, pod co ty chcesz grać, bo jeśli tego nie zrobisz, to będziesz miał straszny problem później z levelowaniem gemów, z... ogólnie z linkami, ze swoją defensywą, ofensywą. Eldarowy zostawię, bo Warlord z Marką Hita można wziąć i dokraftować. Znaczy dokraftować, zrolować, a takie ringi są coś warte. Zacznę grać w połę, może nie za połę. FSC tego blisko odpójść. Znaczy nie, ja nie mówię, że musisz blisko odpuścić, ale grając postacią Magic Find nastawiasz się na to, że farmisz mapy, farmisz kopalnie, prawda? A nie robisz endgame'u. A to jednak mi się wydaje, że na endgame'ie jesteś w stanie najwięcej zarobić. Teraz na przykład za chwilę polecimy sobie tam na Uber Eldera. Jeżeli dropnie klata, to będziemy jakieś 4 Exalted Torby do przodu. Jeżeli dropnie Jewel fajny, to myślę, że od 5 Exalted Torbów do nawet 50-70 można wyciągnąć. A jeżeli, nie wiem, chcesz poznać jakieś podstawy, no to najlepiej Redgara poradniki, bo on tam masę rzeczy tłumaczy. W swoich tam materiałach, które kiedyś nagrywał, teraz robi tego mniej. Jak chcesz, mogę ci podesłać Gregu, jeśli cię to interesuje, Pastebina, tylko on na chwilę obecną nie ma jeszcze nic. To jest tylko szkielet drzewka. Halo, panie Pafo Building. Działasz pan, czy nie działasz? Działasz pan. Gdzie on jest? Shock Nova, Arc lub Discharge. To jest to? Level 1. Nie, to nawet nie jest to. A, tutaj są jakieś itemy. A plus minus jest drzewko. Tylko cały czas nie jestem w stanie tego Mjolnira założyć, bo wymaga on strengtha i Dexterity, której nie posiadam. Ale to wyjdzie w praniu, to wiesz, zawsze na itemkach będzie można gdzieś tam pododawać. Ejcie, to mnie potrzebne. Tutaj masz Pastebina, taki kręciołek. No to Cyclone, tak? A jak fajnie zbudować Cyclone? Byś musiał zobaczyć, obczaić sobie build pod Nygamachu Flame. To jest taka specjalna broń. Cyk. Cyki pek i wszystko.